Witajcie, w tym poradniku pokażę Wam, jak włączyć lub wyłączyć funkcję Google Wiadomości, Google Discover na naszym telefonie. Tak więc mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest to zrobienie tego poprzez aplikację Google. Czyli najważniejsze jest, aby sobie teraz zaktualizować tą aplikację. Wchodzimy do sklepu Play, wpisujemy Google i pobieramy lub aktualizujemy tą aplikację do najnowszej wersji. Następnie, jeśli już to zrobiliście, wchodzimy sobie w ustawienia, zjeżdżamy na sam dół i wchodzimy w ustawienia Google. Ta zakładka w większości telefonów znajduje się w dolnej części telefonu. Jeśli nie potraficie jej znaleźć, to możecie wyszukać sobie jej tutaj, wpisując Google. Następnie zjeżdżamy na sam dół i wybieramy ustawienia aplikacji Google, wyszukiwarka, asystent i głos, a następnie wchodzimy sobie w ogólne. I teraz mamy tutaj ten przełącznik od funkcji Google Discover. Jak wyłączę i przejdę do ekranu głównego, jak widzicie, funkcja ta jest wyłączona, więc żadne wiadomości nam się nie pokazują. A żeby ją włączyć, no to możemy to zrobić w ten sam sposób tutaj. I po chwili jest ona aktywna. Jak widzicie, tutaj niestety nie ma opcji wyłączenia tego całkowicie, to znaczy jakby nadal to menu tutaj pojawia się, ale nie będą pokazywane tutaj w tym miejscu żadne nowe wiadomości, będzie to jakby teoretycznie wyłączone. Są telefony, w których można to zrobić tutaj, wchodzimy sobie w więcej i musimy tą funkcję znaleźć tutaj w tym miejscu. Sprawdzimy, czy w telefonie Realme jest taka możliwość. No niestety w tym modelu nie ma takiej możliwości, ale wiem, że na przykład w Samsungach jest możliwość zmiany sobie pomiędzy Bixby a Google Discover i tam także można to kompletnie jakby wyłączyć. I jeszcze z tego, co kojarzę, to w Oppo i w Nokii też to można zrobić. Tak więc tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia polubienia, komentarza i subskrypcji na kanale. Do usłyszenia.